Przeżywamy święta Zmartwychwstania Pańskiego, czyli Wielkiej Nocy. Te święta są najważniejsze i najstarsze w obchodzie w Kościele katolickim, bo już pierwsi chrześcijanie obchodzili pamiątkę Zmartwychwstania Chrystusa co roku, a w każdą niedzielę obchodzą też tę pamiątkę, bo każda niedziela, pierwszy dzień tygodnia, jest też pamiątką Zmartwychwstania Chrystusa. Największe, najważniejsze święta, bo upamiętniamy, uobecniamy to, co jest źródłem, istotą naszej wiary, że Chrystus naprawdę zmartwychwstał. Pierwsza zobaczyła Chrystusa zmartwychwstałego Maria Magdalena, która przybyła do pustego grobu i potem rozmawiała z Jezusem i na słowo Mario odpowiedziała Rabbuni. Potem przybiegli do grobu Piotr i Jan. Jan zobaczył i uwierzył. Potem w drodze do Emaus szło dwóch uczniów, którzy spotkali Jezusa, który im tłumaczył, wyjaśniał Pismo Święte o tym, co o nim jest napisane, o Mesjaszu, a uwierzyli, kiedy połamał chleb. Wrócili do Jerozolimy. Tam 11 apostołów zebranych przy wieczerniku spotkało Jezusa Zmartwychwstałego, który powiedział: pokój wam, nie bójcie się, to ja jestem. Pokazał im ręce i nogi, pokazał przebity bok. Uwierzyli w zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, doświadczyli tego zmartwychwstania, zobaczyli, dotknęli własnymi rękami. Dlatego są świadkami zmartwychwstałego Pana i przekazują to świadectwo aż do naszych czasów. My wchodzimy w ten wielki nurt świętowania Wielkiej Nocy. Sama nazwa mówi Wielka Noc, Szczególna Noc, bo obchód Zmartwychwstania Pańskiego ma swój kontekst szerszy. Zaczynamy od Wielkiego Czwartku, mszą Wieczerzy Pańskiej, kiedy wspominamy ustanowienie Eucharystii i kapłaństwa, kiedy wspominamy uwięzienie Pana Jezusa. Liturgia Wielkiego Czwartku kończy się w ciszy. Liturgia Wielkiego Piątku rozpoczyna się w ciszy. I przeżywamy w niej adorację krzyża Chrystusowego. Wywyższamy ten krzyż, uroczyście go odsłaniamy, kłaniamy się, klękamy przed krzyżem, aby upamiętnić pamiątkę śmierci Jezusa na krzyżu. I liturgia kończy się w ciszy. Wigilię paschalną liturgia rozpoczyna się też w ciszy, aby potem uroczyście, głośno wypłynąć, wyskoczyć, można powiedzieć, śpiewem Gloria i uroczystym śpiewem Alleluja, które zwiastuje zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Alleluja, chwalmy Pana. Po 40 dniach postu od Alleluja zaczynamy śpiewać i będziemy śpiewać ten Alleluja wielokrotnie, wiele razy. Śpiewamy przez cały okres wielkanocny, bowiem święta Zmartwychwstania Pańskiego, święta Wielkiej Nocy, mają obchód nie tylko oktawy, 8 dni, każdy dzień jest w randze uroczystości, ale całe 50 dni to jest jedna wielka niedziela, jedna wielka pamiątka zmartwychwstania Pana Jezusa i radość Kościoła, że Chrystus zmartwychwstał po to, abyśmy i my z martwych powstali.